Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają. I tak, drugi tydzień z rzędu wartują tu New Balance, ale nowe, nie Tueye, nie Kawaye, tylko kompletnie coś nowego. A są to New Balance Fresh Foam BB, czyli Fresh Foam Basketball. Ale zanim je otworzymy, pamiętajcie subskrybować kanał, polubić ten film. I cóż, otwórzmy te buty. Powiem szczerze, wizualnie podobają mi się mega. Podczas ich prezentacji przed meczem w Paryżu NBA, który był beznadziejny, straszny był ten mecz, tragiczny, nie szło go oglądać, to myślałem, że te buty wyjdą gdzieś za 3 miesiące, 4. Tak, zobaczcie, Moranty mieliśmy w grudniu, a będą dopiero w kwietniu. A te buty już są u mnie, już są u mnie. Wy to oglądacie w wtorek, to już są u mnie prawie tydzień. Ach, otwieramy je. Dużo papieru napchali, strasznie dużo papieru napchali. Same buty, powiem wam, że są przepiękne. No są prześliczne. Może nie jestem fanem niebieskiego, ale takie połączenie tony kolorów dla mnie jest kozackie. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że ponownie, tak jak w Tueyach, trójkach, guma transparentna w podeszwie. Guma taka 50-50, nie za miękka, nie za twarda. Tam kształt bieżnika, tak jak widzicie na przebitkach, czy widzieliście, tam zresztą parę jeszcze on fit wlatuje, jest dość specyficzny. Takie kółka różnego kształtu. No, powiem wam, że nie mam pojęcia, jak to będzie kleić. Jak wiecie, Tueye trójki, ich porównanie z LeBronami zobaczycie w czwartek, kleją świetnie. Te? Nie mam pojęcia. Tutaj dobrze, ale trzeba to sprawdzić na hali, bo tutaj to wiecie, co ja jestem mógł. Jeśli chodzi o podeszwę wewnętrzną, no to tutaj mamy kompletnie nową amortyzację względem innych New Balance'ów, czyli Fresh Foam. Czyli świeżą piankę. Nowa pianka, pierwsza zastosowana w butach New Balance'a. No, nie wiem, co mam powiedzieć, bo w życiu ich nie miałem na nogach, więc nie wypowiem się. Zobaczymy w recenzji, ale powiem, że tutaj pod palcem wydaje się bardzo twarda. Tu nad nią jest jeszcze pasek pianki i ten jest dużo bardziej miękki. I myślę, że to z nim będzie miała konekt bardziej stopa, a ten będzie oddzielony. Jestem bardzo ciekaw, ponieważ amortyzacja w Tueyach, trójkach bardzo mi się działa. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Jeśli chodzi o cholewkę, to tutaj z przodu mamy siateczkę syntetyczną. I powiem to samo, co w Tueyach, trójkach powiedziałem. Wygląda na taką, która nie będzie za bardzo oddychać. Tam bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. Tutaj też bym tak chciał. Oczywiście lubię się pozytywnie zaskakiwać. Nie lubię się zawodzić. Tutaj z tyłu mamy jeszcze inne materiały zastosowane. Tutaj taki jakby meszyk. Tutaj wzmocnienie plastikiem. Po bokach troszeczkę brakuje mi może leciutkich wzmocnień. Ja lubię, jestem fanem, jestem dość ciężki, więc tutaj lubię wzmocnienia po bokach butów. Z przodu leciutkie wzmocnionka. No tak, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Nie wygląda jakoś pancernie, ale nie jest to materiał szmaciany, więc stopa nie powinna aż tak bardzo latać. Jeśli chodzi o język, język super, bardzo wygodny, bardzo miły. Sznurowadła są, zwykłe, najzwyklejsze, wielkiej filozofii nie ma. W środku poprzeszywane poduszki. Ja to lubię, zazwyczaj to się super sprawdza. W środku sama buta, bardzo fajna wkładka. Widzicie tutaj takie cegiełki. Bardzo kozacka wkładeczka. No powiem wam szczerze, co? Zważmy je, więc wlatuje waga łucznik. Lekkie, lekkie są. 390, no. Lekkie buty, 390 gram. Naprawdę, jeśli ktoś szuka, nie wyglądają na takie, tak, ale są lekkie. Zresztą jak Tueye trójki, też nie wyglądają na lekkie, a są lekkie. Więc dla mnie New Balance zaskakuje, bo zazwyczaj te buty piankowe są dość ciężkie, to trzeba przyznać. Zresztą tutaj ten plastik po boku, docenienie tej podeszwy tutaj, też jest dość twarde, więc myślałem, że but będzie dość ciężki. Ale jak już go wziąłem w rękę, mówię, leciutko, leciutko. Sam but robi na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Nie wiem, może jestem jeszcze nahypowany tymi Tueyami, które gram często. Ostatnio nie mam aż tak dużo butów do testowania, bo już ten największy taki hype na wszystkie nowe wychodzące się skończył. I teraz mało wychodzi, bo mam do testowania te
i Pumy, które zobaczycie w przyszły wtorek, a tak to jest raczej lightowo, więc mogę sobie pozwalać, żeby grać w butach, których chcę i sporo gram w tych two-wayach. Sporo, bardzo fajny bucik, bardzo fajny bucik. Tutaj jestem ciekaw. Mam nadzieję, że to będzie but, który sprawi, że będę się uśmiechał od ucha do ucha i będzie moim jednym z ulubionych butów i może to New Balance w tym roku zaatakuje topkę najlepszych butów. Mam nadzieję, że tak, ponieważ poprzedni rok kalendarzowy i sezon to tak średnio im poszedł. Średnio. Puma mocno weszła, Jordan mocno wszedł, Nike podupadło, Adidas tak średnio, ale New Balance zniknął nagle. A w tym roku już dwa mocne wejścia, zaraz Kawaje wyjdą, więc powinno być dobrze. Zobaczymy te Kawaje czujniki. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!